Z cyklu utwory niedokończone, Harry Potter i zatwardzenie. No i chuj, zaklął pod nosem Harry Potter. W dwóch dłoniach trzymał dwie połowy swojej złamanej różdżki, a jeszcze przed chwilą była cała i dłubał nią w uchu. Badzie teraz takie robią, pomyślał. Ani tym muchy utłudza, ani kupy sobie z podeszwy trzewika wygrzebać. Patrzył na różdżkę i kombinował. W końcu wyruszył dupę z łóżka. Podszedł do rzeźbionego kredensu stojącego w narożniku komnaty i otworzył górną szufladę. Zajrzał do niej i chwilę pogrzebał ręką. Może by tak ją związać prezerwatywą, pomyślał, przyglądając się małej kupce zużytych gumek. E, lepiej nie Hermiona może pyszczyć, a poza tym prezerwatywa może się jeszcze kilka razy przydać. Tak pomyślał i uśmiechnął się pod nosem. Jakbym miał różdżkę to rzuciłbym na tą złamaną zadumał się, ale nie mam, bo się złamała. Normalny paradoks czarnoksięski skończył myślenie, bo w szufladzie dojrzał nie do końca zjedzony cukierek typową krówkę o konsystencji ciągnącej się. Pomysł, który zrodził się w głowie małego czarodzieja, zaowocował szelmowskim błyskiem wokół. Błysko ślepił siedzącego w oknie komnaty kruka. Kruk zesztywniał, chwilę pokiwał się ruchem wahadłowym, po czym runął w dół, prosto na dziedziniec Hogwartu. Harry nie zwrócił na to uwagi, bowiem był już zajęty mozolnym sklejaniem różdżki za pomocą przerzutego cukierka. Operacja zakończyła się połowicznym sukcesem. Różdżka została sklejona, ale nie była prosta. Druga połówka lekko zwisała ku dołowi. I pomimo próby jej wyprostowania i przestawiania różdżki we wszystkie strony, kształt pozostawał cały czas ten sam. Trudno, pomyślał Harry. Krzywa czy prosta? Ważne, żeby działała. Zaklnę sobie. Znaczy, rzucę zaklęcie prostowania, tak przydatne w łóżku i różdżka będzie jak nowa. Jak pomyślał, tak zrobił. Napiął się, poprawił okrągłe okularki i machnął różdżką, wykrzykując zaklęcie prostownicze. Dikus! Zaklęcie poleciało w przestrzeń komnaty, ale nic się nie stało. Tylko Harry tak mocno machnął różdżką, że połówka odpadła razem z krówką, wyrżnęła o ścianę komnaty i złamała się na pół. Teraz różdżka była już w trzech kawałkach. Przez chwilę Harry Potter stał zadumany. Zadumanie przemieniło się w zaskoczenie, kiedy za oknem rozległ się potężny huk, łomot, turkot i wycie, a z oddali można było zauważyć nad wioską grzyb ogromnej eksplozji. Zanim Harry zdążył o czymkolwiek pomyśleć, albo też zakląć pod nosem, z hukiem otworzyły się drzwi komnaty. Stał w nich Ron Wesley, wymachując specjalnym wydaniem proroka codziennego. Czytałeś? krzyczał od progu. Piszą stary o tobie na pierwszej stronie. Harry spojrzał na gazetę, pobladł, zadrżał i lekko mu warga obwisła. Tytuł na pierwszej stronie wołał do niego wielkimi czarnymi literami. Młody czarodziej posyła wiochę w pizdu, a i podtytuły były miażdżące. Debil z różdżką, szewc wyparował, obniżka cen mioteł ekskluzywnych. Szczególnie ten ostatni tytuł go zainteresował, ale Ron nie dał mu się skupić. Mówię ci! wykrzyknął podniecony. Siedziałem sobie właśnie w naszym przemiłym drewnianym wychodku, i przez wycięte w drzwiach serduszko patrzyłem na zady owiec i nagle, jak za górami, coś nie pierdolnie patrzy, a tam chałupy ze wsi w powietrze wylatują. Wozy razem z końmi, a nawet karczmy widziałem. Razem z karczmarzem i szynkwasem, jak unosiła się do góry. No i. Harry udawał, że go to mało interesuje. No i? No i potem całość pierdolnęła złomotem o glebę. Nic nie zostało, płasko jest teraz, wsi nie ma, już chwastem zaczyna zarastać, dokończył Ron. I od razu w proroku twoje zdjęcia. Czad normalnie, jak to zobaczyłem to od razu do ciebie przybiegłem, nawet spodni podciągnąć nie zdążyłem. Faktycznie, Harry wcześniej tego nie zauważył. Ron stał przed nim ze spodniami opuszczonymi do kostek. Rzucił okiem na pierwszą stronę proroka codziennego. Nagłówek zmienił się na pedały bawią się swoimi różdżkami i ich zdjęcie. Rąb bez spodnie i chary z połową różdżki.